pani Wanda Waliszewska, bodajże to był 72 rok, zainicjowała powstanie Izby Pamięci poświęconej Powstania Wielkopolskiego. Władek sporo się pamięta. No też ta izba, jak Władek powiedział, wiele szkolnych jest też no, w jakiś naturalny sposób gdzieś tam zaniknęło, ale niemniej taka inicjatywa i przez kilka lat ta izba funkcjonowała. A teraz, żeby już nie przedłużać, chciałbym również na adres pana dyrektora przekazać list od pana burmistrza i Rady Miejskiej, którą mam zaszczyt reprezentować jako jej przewodniczący. Szanowny pan Piotr Szturbiński, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Kultury. Z okazji pięknego jubileuszu 30-lecia Muzeum Regionalnego imieniem Wojciechy Dudkiewicz w Goźnie pragniemy za pana pośrednictwem złożyć zasłużone gratulacje i najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom i osobom współpracującym ze wspomnianą placówką kultury. W ciągu 3 dziesięcioleci swej działalności Rogozińskie Muzeum włożyło niepodważalny wkład w dokumentowanie tożsamości dziejowej naszego miasta i gminy. Warto podkreślić także podejmowane przez pracowników placówki starania na rzecz popularyzacji naszego dziedzictwa przyrodniczego, a także zachowania dla przyszłych pokoleń dokonań kultury ludowej. Organizowane przez muzeum wystawy czasowe były ekspozycjami na poziomie nie tylko lokalnym czy regionalnym, ale wręcz europejskim. Z szacunkiem odnosimy się również do sfery wychowawczej waszych działań, które przejawiają się w arcyciekawych wydawnictwach dotyczących naszego regionu, czy też lekcjach wychowawczych uczących lokalnego patriotyzmu najmłodszych uczestników życia społecznego. Na następne lata działalności pragniemy życzyć państwu wszelkiej pomyślności, podejmowania nowych, ciekawych inicjatyw i satysfakcji z pracy wykonywanej na rzecz całej naszej społeczności lokalnej. Zwracamy należnego szacunku, podpisał burmistrz Rogoźna Bogusław Janus i przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie. Panie dyrektorze, raz jeszcze.